Witam Was. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak w prosty sposób generować zielone surowce, czyli Magic Crystals. Myślę, że jest to jeden z najbardziej pożądanych surowców w tej grze. A jak to zrobić? Na prostej zasadzie sprzedaży i kupna itemów Excellent i nie tylko. Ale dziś skupimy się tylko na przedmiotach Excellent. Zrobić to można w łatwy sposób. Dołączamy do marketu, wystawiamy przedmioty, które nam zalegają w depozycie bądź w plecakach i wystawiamy je za maksymalną cenę. Jak wiecie, na wysokich poziomach jest problem sprzedać przedmioty za maksymalną cenę, a tym bardziej jeśli są na niższym tierze, na którym jest obecnie nasza główna postać. Ale nie ma problemu z tą sprzedażą, bo wystawiamy te przedmioty i przez 30 minut są one w ramach publikacji. Wtedy logujemy się na drugie konto, które najlepiej jak jest na tym samym masterze co my, ale może być też na jeden poziom niższy. Wtedy tylko nie możemy kupić przedmiotów z naszego mastera z tiera powiedzmy 16, tylko maksymalnie z 15. Tak jak aktualnie w tym przypadku, który Wam pokażę. Dołączamy drugim kontem, logujemy się, na którym sobie zbieramy surowce ze zwykłych misji daily i dołączamy do aukcji naszej głównej postaci i kupujemy je. A później, jak widzicie tutaj, wystawiłem na głównym koncie przedmioty Excel, dołączyłem na innym koncie do tych publikacji, złożyłem po prostu ofertę kupna i jak widzicie, już przedmioty z tier 15 na moim głównym koncie sprzedały się za maksymalną cenę. Kupiło to inne moje konto gracza, które utrzymuje tylko do generowania surowców. I sprzedaż poszła za maksymalną cenę. Gdy wbiję mojego alta, czyli drugie konto na mastera 6, również będę mógł wykupywać sobie wszystkie przedmioty z obecnego tieru na masterze i nie będzie żadnego problemu ze sprzedażą itemów Excellent. Mam nadzieję, że to Wam się przyda. Narka.